ID Media przedstawia Reksio i wehikuł. I wehikuł czasu. Reksio i wehikuł czasu. O! Niezmącone rzeki czasu. Perfekcyjnie naoliwiona machina nakręcająca świat. Zapadki, trybiki, koła zębate i... sprężyny! Całe szczęście, że to spawałeś sprężyny, bo byłoby ponad. No dobra, to gdzie my jesteśmy? Reksio i Kretes znaleźli się w mrocznym tunelu czasu. Aha, mów dalej. Teraz należało odszukać wyjście i cofnąć się do niego. Aha, jasne. No ruszajmy, Reksio. Czyli co? Teoretycznie cofamy się teraz mniej więcej do średniowiecza, tak? Znajdujemy tego Nostradamusa, gadamy z nim, wyjaśniamy co nieco i wracamy, tak? Czyli fikuś, zwróć uwagę, Reksiu, jak zmienia się architektura. Ewidentnie cofamy się w czas. No to już chyba mniej więcej renesans, czyli na oko zbliżamy się do celu. Minęliśmy renesans, a to zaczyna wyglądać na jakąś konkretną starożytność. Czy ciebie to nie niepokoi? Bo mnie to nieco niepokoi. Szczególnie, że widzę teraz kolumnę egipską i to zdecydowanie staroegipską. Gdybyś nie wiedział, rozkwit cywilizacji Egiptu przypada na dobre parę tysięcy lat temu. 500 lat temu to był przełom średniowiecza i renesansu. Chyba cofnęliśmy się za bardzo wstecz. Nasz wehikuł jest ustawiony na trzecią. Trzecią rano, tak? Słuchaj, a może temu Nostradamusowi to chodziło o trzecią po południu? Jestem przybity. Na pewno chodziło mu o trzecią po południu. To są same badania. Jesteśmy gdzieś w okolicach czasu zaprzeszłego. No dobra, tu jest jakiś wyjście. Wyłazimy, biegniemy prosto do leja, ustawiamy trzecią po południu i odpalamy wehikuł. Mam nadzieję, że nic nas do tego czasu nie zeżre. Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. No nie wierzę. Zobacz, Reksiu, jaki młody i piękny świat. Musi być, że wylądowaliśmy w epoce mniej więcej dinożarłów. No właśnie, znajdźmy ten lej, zanim znajdą nas dinożarły. Wiesz, że one podobno wszystko żarły jak leci? Trawę, krety, psy, to stąd nazwa. O, popatrz, Reksiu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? Aaa, o matku, dinożaru! Reksiu, bierz go! Żyjemy! Tylko co to za życie na dnie jakiegoś parowu? Musimy się stąd szybko wydostać i odszukać lej czasowy! Ej, powoli, bo nas... Ej, powoli, bo nas lawina zasypie. O, jaki błyszczący klejnot. Matku, sroka! Też szablozębna! Jajo! O, pewnie też szablozębne! No, ale jeśli chcemy je wziąć, to musimy jakoś odwrócić uwagę tego ptaszyska!
pięknie mieni nasz klejnoty. Ooo! A! Zwielajmy stąd! Teraz, póki nie patrzy, pamiętaj, tylko podziecamy. Poczekaj na mnie! Reksio umieścił jajo w gejzerze. Wystarczy lekko je tknąć i bach! Wystrzeli jak z armaty! Tknij je, Reksi! Tknij je, Reksi! To zahacza o przemoc. No ale jak inaczej mamy wyleźć z tego parowu? Aha. No, może się zaprzyjaźnią ze sobą? Prehistoria to były brutalne czasy. Albo ty ciągałeś kogoś za ogon, albo ktoś ciągał ciebie. Przepraszam, możemy pożyczyć dzidę? Chyba możemy. Doskonale, Rekciu! Opuśćmy ten parów jak najszybciej! Wreszcie nasi bohaterowie opuścili niegościnny parów. To był chyba najbardziej niegościnny parów, jaki widziałem w życiu. Reksio i Kretes wkroczyli na dziedziniec Królewskiego Zamku, gdzie właśnie trwały przygotowania do turnieju rycerskiego. Dzień dobry. Witam waszmościów. Jestem Herold Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej. Akurat jego zamek jest oblegany przez Mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? O matku, a co można wygrać? Sławę, poważanie, szacunek i uznanie.
tam. Ponadto zwycięzca dostąpi zaszczytu zbliżenia się do jaśnie nam panującego króla Glutona VI Tłustego, ujrzenia go w pełnej krasie i poczucia bijącej odeń aury świetności. Ale my nawet nie mamy rumaka. Nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy tu 3 zapasowe rumaki publiczne, prosto od pługa. To jak będzie, he? No nie wiem. Kret na koniu? To jakaś paranoja. Jak się zdecydujecie, wybierzcie konia i o, tamtą furtką na wprost. Koń publiczny rósł, silny jak tur, wolny jak krowa. Koń publiczny lech, taki se pod każdym względem. Koń publiczny Czech, szybki jak wiatr, ale słaby jak kisiel. Wybrawszy rumaka, Reksio ruszył stanąć w szranki, zaś Kretes w bezpiecznej odległości. Kto to powiedział? Oto pierwszy ćwierćfinał, w którym zmierzą się. W prawym górnym narożniku Reksio zwany dzielnym psem, w lewym dolnym narożniku Bertolt swawolny herbu podlewa. W prawym górnym narożniku Przemko rozbieżny herbu pasieka. W prawym dolnym narożniku Jan Kanty, dwa bażanty. Dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do półfinału. Uprzęże uprzężone, to naprzód! Do domu, do domu, do domu! Dawaj, Reksiu! I skopi mu! Kto liderem jest? Kto liderem jest? I skopi mu! 4-0 i Reksio żegna frajera. 4-0 la 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 bu. Kto liderem jest? Kto? Dawaj, Reksiu! Miało boleć. I gol! I skopi mu! Brawo! 4-0 i Reksio żegna frajera. 4-0 la 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 bum 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 bum. Ole, 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 na 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 na, tu-du-du-ba. Do-domu, do-domu, do-domu. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Dawaj, Reksiu! Nigo! Żegna się z turniejem! I oto mamy zwycięzcę! A jest nim nie kto inny jak Reksio zwany dzielnym psem! Do następnej rundy przechodzi również pobity, ale najsłabiej Jan Kanty, dwa bażanty! Królu Glutonie, szlachetne panie i panowie! Oto pierwszy półfinał naszego turnieju, w
którym szranki staną. W prawym górnym narożniku Reksio zwany dzielnym psem. W lewym dolnym narożniku Jan Kanty, dwa bażanty. W prawym górnym narożniku Konrad zadowolony herbu zwłaszcza. W prawym dolnym narożniku Jan Nadobny zwany Borsukiem. Dwóch najlepszych rycerzy przechodzi do wielkiego finału. Uwaga! 3, 2, 1, wio! Cztery do zera i Reksio żegna prawdę. I kopi mu! I gol! I gol! Reksio! 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 Oto mamy zwycięzcę! Patrzę, patrzę! Tak, to Jan Kanty, dwa bażanty! Do następnej rundy awansuje również nieco pogięty zdobywca drugiego miejsca! Reksio zwany dzielnym psem! Nadeszła pora na wielki finał! Skupcie więc wzrok, mości panowie i wać panny też, bowiem za moment wyłoniony zostaje dzisiejszy wielki czempion! W finale zmierzą się tak dzielni rycerze, jak w prawym górnym narożniku Reksio zwany dzielnym psem, w lewym dolnym narożniku Jakub Rondel zwany żelaznym, w prawym górnym narożniku Sędzisław Miernota z Kałku, w prawym dolnym narożniku Jan Kanty dwa bażanty. Przypomnę, że wielki czempion dostąpi zaszczytu poczucia bijącej od naszego króla aury świetności! Uwaga! Konie gotowe? Do boju! Kto liderem jest? Kto liderem jest? Dawaj, Reksio! Dawaj, Reksio! I skopi mu! Do domu! I gol! Kto liderem jest? I gol! I skopi mu!
No, brawo, brawo. 4-0. Irek Krzyżyk na frajera. 4-0. La, 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 bu, 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 bu. Regno, regno, regno. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Do domu, do domu, do domu. Ule, 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 ule. Na 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 na, lu 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 ma. Cztery do zero. Nie mogę na to patrzeć. Nigo, mój faktycznie miernota, ten miernota. Wracaj do Ełku, chłopino. Cztery do zera, Irek Krzyżyk na prosto. Nie mogę na to patrzeć. Do domu, do domu, do domu. Cztery do zera, Irek Krzyżyk na frajera. Cztery do zera, la la la. Jamo psiut i Jan Kanty żegna się z turniejem. Do domu, do domu, do domu. Regno, regno, regno. I skopi mu. I gol. Ole, 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 ole. Na 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 na. Lululuba. Regno, regno, regno. Kto liderem jest? Kto liderem jest? Żelazny skłania mnie. Jakiś czas później. Przepraszam. Czcigodny królu Glutanie, Bekonie, szósty, tłusty, ty. Oto przed tobą dzisiejszy czempion. Reksio zwany dzielnym psem. Rycerzu, możesz się teraz zanurzyć w aurze świetności naszego króla. Przepraszam. No, co dalej? I wystarczy. No, Reksio, przyjmij gratulacje całego klubu kibica. To było coś. Jak się zdecydujecie, wybierzcie konia i o, tamtą furtką na wprost. Reksio i kapitan. Demo! Czy odbuduję wehikuł? Niestety, nie ma takiej możliwości. Jak to? Sofa Mirpling zostanie wymyślona dopiero za jakieś 50 lat. To jej ponadczasowa stylistyka napędzała wasz wehikuł. Nie przez kokocze tego. Matku, to już koniec. Herr Kogucie, a nie możesz nam pomóc jakoś inaczej? Ja nie, ale założę się, że jest ktoś, kto może mógłby móc. A wyrażaj się jaśniej z łaski swojej. To Szlafrok Holmes. Właśnie on to największy wolny umysł naszych czasów. Potrafi wydedukować jajko, skóry i odwrotnie, oraz być albo nie być. Nie może być, a jednak może. Ruszajcie natychmiast do Londynu. To wasza jedyna szansa. Po powodzenia, przyjaciele! Przykro mi, ale musicie wiedzieć, że... Reksio i Kretes nie musieli jednak nic już więcej wiedzieć.
Niczym mołdawscy tancerze odwrócili się na pięcie, na piętach i ruszyli przed siebie w kierunku zachodzącego słońca. Wielka podróż, którą właśnie rozpoczynali, miała ich niebawem zaprowadzić w głąb niezbadanych jeszcze kontynentów i oceanów. Wreszcie dotarli do mglistego Londynu. Ale mglisty ten Londyn! Jakaś kartka. Czytam. Prowadzę śledztwo w Paryżu, adres do korespondencji Pola Marsowy 1. No co za pech! Bez sensu, zupełnie. Sens jednak w tym był i już wkrótce Reksio miał się przekonać, jak głęboki. Pokręciwszy się przez chwilę bez celu po okolicy, nasi bohaterowie ruszyli w końcu w stronę Paryża. I co? Tak się będziemy snuć przez cały czas po mapie? A gdzie jakieś zadzierzgnięcie akcji? Być może, gdyby Kretes nie wypowiedział tych słów, wypadki potoczyłyby się inaczej. Aha! Zwalcie wszystko na biednego Kreta! Tej nocy kanał La Manche był spokojny. W poszukiwaniu wrażeń Reksio i Kretes udali się na dziób okrętu. Czy gdyby udali się na rufę? A jak spadniesz? Ech, nie podoba mi się, że ten narrator co chwila urywa w pół zdania. Ale teoretycznie mógłbyś spalić. Wszystkim wychodzi, tak? O, nie mówiłem! Reksiu, w porządku? Zaraz ci rzucę coś ratunkowego. Albo nie rzucę. O matku! Reksiu! Reksiu! Przyjacielu! Żyjesz? Nic ci nie jest? Kanał La Manche znów był spokojny. A mówiłem mu nie płać. Niebawem podróż dobiegła końca, a rozszlochany, samotny Kretes wylądował w Calais. Wszystko mi już jedno. Siądę sobie w tym Calais i po prostu zdechnę. A był z niego taki dzielny pies i pełen wigoru był. A może nadal jest? Nie wytrzymał narrator. Co ty pleciesz mi tu, kiedy ja rozpaczam? Przecież widziałem, jak pożera go wielka blaszana ryba! Blaszana ryba? No przecież! Ej, co ty mi tu imputujesz? Zaraz. Czyżby to był jakiś jakiś tam obiekt pływający? Podwodny? Bardzo możliwe. Ale jaki? Niezidentyfikowany. Może ktoś jest w stanie coś na ten temat wydedukować? Sherlock Holmes! Ty to powiedziałeś. Reksiu, zaklinam się! Rozwiążę tę zagadkę i uratuję cię! Paryżu, pospiesznie wyruszam do ciebie! Rzekłszy to, Kretes pospiesznie wyruszył do Paryża. A że Paryż był akurat całkiem niedaleko, w południe Kretes stanął u jego bram. Wow! I zachwycił się jego arcypiękną sylwetą. O! I trwał tak w tym zachwycie dopóty, dopóki nie zrobiło się zupełnie ciemno i nic już nie było widać. Co to ja miałem... odszukać Holmesa. Adresy Pola Marsowy 1. To nie powinno być trudne. Kretes zagłębił się w gmatwaninie uliczek Paryża, miasta, które nigdy nie zasypia. Tylko czasami, na przykład dzisiaj. Miasto, co nie zasypia nigdy, tak? O, a ten to co? Nie tutejszy. Pożyczę sobie to narzędzie. Pstryk. Thank you.
może to tu, ale jaki to był adres? Psst, jak się na mnie kliknie, to mi się z głowy wysuwają przedmioty, które można wziąć i gdzieś użyć. Tylko nie mówcie o tym Molli, dobra? Dzień dobry, czy to pola marsowe 1? Nie, to pola marsowe 3. Wie pan na kolację? Nie. To żegnam. Puk, to ja, Kretes, nie śpicie? Co tu jest za adres, jeśli można spytać? Pola marsowe 1. Na pewno nie marsowe? No, na pewno. Przepraszam pana. Mi przykrość nie rozumieć. Przepraszam pana. Mi przykrość nie rozumieć. Puk, puk. Bonjour. Czego? Czy to adres pola marsowe 1? Nie, to pola biwakowe 5, o reguła. Rozświetlam mroczność. Puk, puk. Szukam adresu pola marsowe 1. To nie to, to są lasy marsowe 2. Dzień dobry. Alo, monsieur listonosz, czy wie pan może, gdzie jest adres pola marsowe 1? Może wiem, ale nie powiem. Jestem kretem w potrzebie. Niechże pan ma litość. No dobrze, ale najpierw musi pan dostarczyć tę pyczkę na adres pola bywykowe 5. Pyle bywykowe 5? Nie. Pyla bywykowe 5. A, teraz rozumiem. Proszę o to pyczka. Dobry wieczór. Mam paczkę dla państwa. Na pola biwakowe 5. Tak, właśnie tak. Na nazwisko Wyrne? No, chyba tak. Muszę ją zostawić przy drzwiach. Musi być, że to moja nowa maszyna do pisania dotarła. Doskonałe wyczucie czasu. Dostarczyłem paczkę. To powie mi pan teraz, Messie, gdzie znajdę pola marsowe 1? No dobrze. Umywa to umywa. Za moją furgonetką jest przyjście do okolic Bystylii. Musi pan dotrzeć na zyplecze czerwonego młynka. Tym znajdują się pola marsowe 1. Merci beaucoup. I teraz się pożegnam. Tylko nie na mnie. Ja nic nie muszę. Musisz. Zaraz. To wy nędznicy? To my. Vive la Resistance.
Skoro to wy, to pewnie muszę. Właśnie tak. To co mam zrobić? Tylko nie mówcie mi, że mam wam przynieść bagietkę, w której coś jest ukryte. Dokładnie tak. Déjà vu. Dokładnie tak. To dokładnie tak. Déjà vu. Takie jest hasło, które musisz podać piekarzowi René. O matku. A co dostanę od was w zamian? Coś, o czym jeszcze nie wiesz, że będziesz miał, jak wrócisz z bagietką. Aha, czyli niespodziankę. Posłuchaj, René, bo nie będę powtarzał dwa razy. Déjà vu. Voilà. Wasza bagietka, panowie. Olala. Ja pierwszy. Mnie. Pyszny. Uwaga na... No właśnie. Czy mogę teraz dostać to, co miałem dostać? O czym jeszcze nie wiedziałem, ale już wróciłem. Oczywiście. Proszę bardzo. Oto łom, który właśnie znaleźliśmy w bagietce. Zaraz. A wam nie jest potrzebny? Przecież po to... Wcale nie po to. A to jedyny sposób na René. No dobra, to biorę. Wielkie dzięki. Kretes podniósł brodatego krasnala i schował do kieszeni. A gdzie pański brodaty przyjaciel? Kto? Dziś do Czerwonego Młynka można wejść tylko z brodaczem. No to klops. Czy ten przyjaciel jest wystarczająco brodaty? Absolutnie! Zapraszam!
Secret zapraszamy do nas. Nie, dziękuję. Merci beaucoup. Ja na zaplecze, ale tu kolega z wami zostanie, może być? O la la, jaki bogaty. Cześć dziewczyny. Ty gadasz? A jakże? Nie. Bon voyage, merci. Łajasz. Wymamrotał kretes i lekko zmieszany opuścił czerwony młynek. I wreszcie po wielu godzinach kretes stanął przed budynkiem, który mieścił się na polach marsowych 1. Już za moment spodziewał się poznać słynnego szlafroka Holmesa. Bonjour, szukam pana szlafroka Holmesa. Zapraszam na górę, gdyż mnie słyszę. Proszę korzystać z drabiny, winda nieczynna, na schody również. Drabina na szczęście okazała się być czynna i kretes chcąc nie chcąc zmuszony był z niej skorzystać. No to aleluja i do góry. Jak pominiasz? Za. I do góry. Ciężko. Za. Ciężko. Czmych. Jak pantera. Mam ich? Zwisłem. Czmych. Ląduję miękko. Zwisłem. O, i do góry. Hopla. Ciężko. I do góry. Za. Cię zawieszam. Ląduję miękko. Odpoczywam, odpoczywam. Zwis. Ląduję miękko. O, może. O, ma. I hopla. Cię zawieszam. O. Pardon, Kik. Ma pan uprawnienia budowlane? Nie? Pożegnam. No ładnie. Zastanów. O, mat. I hopla. Zwisło. Dobrze. Ja poczekam. Pardon, Kik. Obal nie trafiłem pana błotkiem. Proszę się tu nie kręcić. BHP. Cię zabierz i hopla. Zastanówmy się chwilę. Może przystanę. Hopla. I do góry. Hopla. Za ciężko. O mat. Jak pantera. O mat. Ląduję miękko. O matku. Za. O mat. Dobrze. Tamo jedzie. To. Cię zabiję. Jak pantera. I do góry. Zwis. Dobrze. Zwisłem. Czy wytrzymam? Ciężko. O matku. Hopla. Ciężko. I do góry. Za. Za. Zastanówmy się chwilę. Cię zabij. Dobrze. Za. Czmych. Dobrze. Postoję chwilę. I do góry. Cię zabiję. Ląduję miękko. Czmycha. Dobrze. Mam iść? Coś mnie złapało za futerko. Zastanówmy się chwilę. Hopla. Mam iść?
i do góry. Mam iść? Co to ja miałem? Czmycha, dobrze. Aż tak się nie spieszę. No to wlazłem. Wreszcie po wielu trudach Kretes pokonał kluczowy etap wspinaczki. Kluczowy? A przypadkiem nie finalny? Nie. O matku, ja nie mogę. Nie mogłeś mnie jakoś uprzedzić? I co dalej, ja się pytam? Dalej Kretes musiał wspiąć się po schodach. O matku, jak to jest, że Kret musi harować jak Kret? A tymczasem Rekcio sobie najpewniej odpoczywa na dnie wygodnej, blaszanej ryby. Tymczasem Rekcio wcale nie odpoczywał, a wręcz przeciwnie. Oh,
Życie, a życie to ocean, drogi Reksiu, na którym każdy z nas musi być sam sobie żaglem, sterem i okrętem. Tak, rufą też, ale ja wolę być dziobem, pruć fale losu i nigdy nie oglądać się za siebie. Witaj na Nautilusie, jestem kapitan Nemo. Dobra, starczy już tego demo. Czy są jakieś pytania? Są. Tu je spisaliśmy. O, może niech narrator je odczyta i dajcie jakieś dramatyczne obrazki. Proszę. To te tu? Mocne. Moment. A czy Nemo mógłby je podbić organami? A nie znudziło się wam jeszcze? Niech podbija. No już jedziemy, bo się miejsce na płycie kończy. Dlaczego kapitan Nemo połknął Reksia? Wcale nie połknąłem. No, ale tak to wyglądało. Czy możemy porzucić tę akademicką dyskusję i przejść do dalszych pytań? Wcale nie. Wcale tak. Czy Szlafrok Holmes wydedukuje? Czy odkrycie piramid w Egipcie to przypadek? Gdzie znajduje się tajemnicza kraina Shangri-La? Czy kret i pies mogą jeździć na słoniu? Czy można kopać norę z pół obrotu? Gdzie pogrzebana jest kolebka cywilizacji starożytnych kretonów? I czy właśnie tam jest pies pogrzebany? Skąd wzięły się czarne kury na wyspie piratów? Czy Reksio pozna miłość swojego życia? Co czeka Reksia i Kretesa w domu? Tego dowiecie się z pełnej wersji gry Reksio i Kapitan Nemo. Jak to gry?